Cześć, jestem Agnieszka. Jesteśmy teraz pod Orito. Byliśmy na ceremonii z Taitą Kerubinem. W końcu mieliśmy tą wspaniałą okazję go poznać osobiście, bo już dłużej czuliśmy z nim kontakt i było warto tutaj przyjechać jak najbardziej. Taita jest naprawdę niesamowitym magikiem. Tutaj były przeprzestrzenie i wielka uczta dla duszy, dla Boga, dla wszystkich. Oprócz tego była tutaj cała zgraja fantastycznych muzyków z różnych zakątków Kolumbii, również z Wenezueli, z innych krajów. Były właściwie trzy sceny muzyczne jednocześnie. Sam Taita też śpiewał, modlił się i było nas około 100 osób. Była atmosfera absolutnie fantastyczna. Nic z tych rzeczy, jak sobie ktoś może wyobrażać, że ayahuasca po cichu, po ciemku. Tutaj taka ceremonia to jest wielka fiesta i wielka radość i taka wielka grupa się jednoczy. A najbardziej, najpiękniejszym momentem tego wszystkiego było limpio na koniec. Taita wraz ze swoimi około 12 pomocnikami robili nam jednocześnie fantastyczne limpio i naprawdę to nie da się opisać oczywiście w słowach, jak to bywa z takimi ceremoniami, ale naprawdę było warto tutaj przyjechać. Niestety nie możemy zostać do końca całego retreatu, bo to wyszło spontanicznie, więc jedziemy dzisiaj do Bogoty, ale gdybyśmy mogli, na pewno byśmy zostali. Dzięki.